Cześć wszystkim! Znowu Pomyśl 7, przeciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, w ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie fajny pancerz. W tym odcinku zrobimy sobie fajną kolej. Ale zanim to zrobimy, wywalimy to. Ponieważ mamy całą masę drewna w sieci logistycznej. 8000 kłód drewna, z którymi nie mogę kompletnie nic zrobić. Ponieważ nie produkuję żadnych już drewnianych słupów. Ani nic innego nie da się z tym zrobić. Więc myślę, że po prostu to spalimy. Dobra. Weźmy sobie półprodukty drewno. Zładujcie tutaj wszystko, co się da. Panie, to tak. Wysączy to moją sieć logistyczną, ale spoko. I to nas zwolni trochę miejsca, bo ciągle przez to mam braki miejsca w sieci logistycznej. W międzyczasie musiałem kolejne dorzucać skrzynki magazynujące, które by to robiły i nie ma to sensu. Zróbmy coś pożytecznego z tym. Dobra. A, jeszcze jedną rzecz zrobiłem. Posiedziałem troszkę przy uranie. Poładowałem troszkę ręcznie uran-235, żeby przez chwilę chociaż działały każda z wirówek. Już teraz troszkę więcej mamy uranu. Porzucałem również moduły prędkości, ponieważ do procesu Covarexa nie da się dodać produktywności. A więc dorzuciłem tylko moduły prędkości. Tutaj dorzuciłem moduły produktywności, oraz mamy już coraz mniej uranu. Parę odcinków temu Ryba Kawalarz wspomniał o tym, żeby dorzucić więcej wirówek na uran, ale no jak widzisz, już sytuacja się już poprawiła i już nie mamy problemu z nadmiarem. Więc dorzuciłem dodatkowo jeszcze produktywność, żeby więcej wyprodukować tego uranu. Dobra. Coś jeszcze chcemy zrobić? Dobra. Te roboty przez chwilę będą latać jak głupi, ale nie zaszkodzi im, od tego są. Dobra, zacznijmy może od tego, żeby zrobić sobie schemat. Tak, przy okazji będę potrzebował dorobić sobie dużo świateł. Więc tak, po pierwsze, jedną rzecz, którą chcemy zrobić w schemacie, to to, żeby odstępy pomiędzy lewą a prawą linią był na tyle duży, żeby dało się zrobić przejazd z jednej strony na drugą. Nie coś takiego. Nie. Chyba lepiej będzie, że to zrobię tak. 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 Okej, dobra. I to jest nasz odstęp, który chcemy zachować. Ponieważ dzięki temu będziemy mogli robić... Tak, to jest minimalna odległość, żeby dało się zrobić coś takiego. Połączyć dwie linie. A prędzej czy później będziemy chcieli coś takiego robić. Na przykład tutaj przy zjeździe na przykład będziemy chcieli, żeby połączyć dwie linie w jedną. Chociaż możemy tutaj troszkę inaczej zrobić, ale dobra, to za chwilę. Dobra. Zrobię sobie troszkę odstępu. I teraz tak. Chyba sobie zaznaczę to podajnikami. Okej, jednak myślałem, że mi zaznaczy odstępy, znaczy ilość miejsca na torach. Ale nie zrobi tego. Więc dobra. Doróbmy w takim razie rzeczy, których i tak potrzebują. Nas atakują tutaj. Okej, ale dobra, tutaj jest przewidziane, że nas będą atakować. Doróbmy sobie w takim razie rzeczy, których wiem, że będę potrzebował. Czyli będę potrzebował parę przystanków. Znowu mi się stal kończy w ręce. Dobra. I dużo semaforów. Dobra. Ciągnę sobie, niech to się na razie dalej produkuje. I tak, postawię sobie przystanek, żeby zmierzyć odległość dobra, mniej więcej tak. Chodzi mi o to, żeby zmieściły się trzy wagony. Raczej nie chodzi nam o trzy wagony, ale ogólnie, żeby trzy sekcje się zmieściły.
ponieważ moja sieć będzie korzystała maksymalnie z trzech sekcji, to znaczy jednej lokomotywy z przodu i dwóch wagonów. Więcej nie zamierzam korzystać, to myślę, że ta baza nie rozrośnie się nigdy na tyle, żeby potrzebowała więcej. Więc chcemy tak. Przy każdej takiej sekcji chcemy stawiać semafor. Jeden tutaj. Chyba w sumie tak będzie dobrze. Wiecie co? Muszę to zrobić na boku, żeby nie psuć tej linii póki co. Tak. Dobra, na razie to usunę. I postawię tutaj obok. Raz, dwa, trzy. Tak, chcę sobie zrobić schemat, ponieważ stawianie kolei ze schematu będzie łatwiejsze do zrobienia. Dobra. Ten semafor będzie po drugiej stronie. Dobra. Zobaczmy, czy to mi podpowie, jak najadę tak. Podpowiada mi, jak daleko to sięga. No i dobra. Ten usunę. No i dobra. I to jest nasza potrzebna długość. Jak będziemy dostawiać jeden za drugim, to te semafory będą się dobrze łączyć. Jeszcze chcemy mieć w czymś takim prąd. Dobra, pytanie, jak to z odległością? Czy jak tak zrobię, to będzie dobrze? Będzie dobrze, będzie dużo wtedy. Czy jak postawię po środku, to wtedy może nie sięgać. Wiecie co, zobaczmy, czy będzie sięgać. Bo w ten sposób od razu będziemy sobie ciągnąć prąd koleją, co jest bardzo przydatne. Zazwyczaj tam, gdzie ciągniemy kolej, tam również chcemy mieć prąd. Dobra, zrobimy sobie na to schemat. Tak. No i dobra. I zobaczcie, jak dostawię kolejny, to będzie się łączyć. Dobra, świetnie. Dobra. W takim razie to na razie skasuję. Teraz zastanówmy się, jak chcemy to robić, przerabiać tą trasę, żeby w międzyczasie, żeby nie zepsuć kursowania pociągów. Chociaż w sumie pociągi tutaj aż tak często nie jeżdżą. Jeden pociąg, który jeździ tą trasą, tak, jeszcze długo się będzie ładował. Więc może aż tak bardzo nie musimy się tym przejmować. Dobra, 17 semaforów. Będę potrzebował więcej. Okej, okay, przy okazji widzimy, jak roboty zwożą drewno. Wiesz co, to potrzebujemy szybkiego. Ponieważ drewno jest bardzo mało kaloryczne. Czy w sumie bardzo mało, tylko dwa razy mniej kaloryczne od węgla. Ale i tak potrzeba go dużo. No i dobra. Zabiorę sobie więcej zielonych układów. Płytek w sumie mam wystarczająco. Ciach, to wystarczy. I sobie zwiększę zamówienie na koleje. Dobra. Dobra, ruszyły robociki do mnie. I dobra. Produkujmy jeszcze trochę tego. I naprodukujmy sobie również trochę semaforów poprzedzających. Dobra. Dobra,
Powiedzmy, że tak zrobimy. To jest coś, co jeszcze nie tłumaczyłem i wytłumaczę. Aż tak dużo ich nie będziemy potrzebować, ponieważ to nie będzie skomplikowany system, ale narobię sobie, żeby mieć od razu zapas. Dobra. Tak, semaforów będziemy potrzebowali dużo, ale tyle powinno wystarczyć. Dobra. Dobra, no to weźmy sobie jeszcze schemat. Tutaj przenieśmy. Zacznijmy konstrukcję. Dzięki temu, że konstruuję schematem, to roboty automatycznie będą mi usuwać drzewa. Czy dobrze jest schemat? Są oba semafory? Nie są oba. Wow. Okej. W takim razie na razie chyba będę musiał posuwać te semafory, żeby dojechał do domu pociąg. Ale jak przyjedzie, to je dostawię z powrotem. Dobra. Pewno prędko nie będzie wracał. Dobra. Schemat konstrukcyjny, tak. Tak. I tak. A tutaj w sumie możemy już zrobić zakręt. Tak, jak tutaj zrobimy zakręt, to będzie ok. Dobra, no to w takim razie zakręt. Dobra, musimy to przenieść. Dobra. Schemat konstrukcyjny. My tak mniej więcej zrobimy. Okej. Dobra, jeszcze musimy połączyć. Okej, dobra, zabrakło mi. Zabrakło mi torów, więc jeszcze muszę zwiększyć zapotrzebowanie na tory. Powiedzmy, że ze 400. Dobra. To wracamy do bazy. Mogły jechać czołgiem. No teraz mamy tak sporą prędkość poruszania się, że bez problemu możemy piechotą zasuwać mniej więcej podobną prędkością. A powiedzmy, że jestem bardziej skrętny na zakrętach wtedy. Dobra. Ile teraz mamy kłód? Już tylko 3000, aczkolwiek dużo jest magazynowanych. Więc trochę jeszcze zajmie, zanim się zużyją. Ale spoko. Dobra. Czemuż 400 torów? Chyba nie. Tak, jeszcze lecą. Jeszcze lecą. A właśnie, badania. Wiecie co? Co by tu wziąć? Ładowność robotów technicznych. To nam się przyda. Zbadajmy to. Robociki, gdzie są moje tory? Czekam. Tak, mają sporo odległość do przelecenia, ale... Ale już lecą, dobra. Dzięki.
Jak zbadamy ładowność robotów, to o połowę mniej ich będzie musiało lecieć, żeby dostarczyć mi tyle samo rzeczy. Co będzie fajne. Okej, dobra, a jak tam nasza produkcja w ogóle torów? Jeszcze 1000 jest w zapasie. O, dobra. Bałem się, że zużyłem zapas. Dobra, połączmy może już tutaj wyjazd. Może tak. To będzie wyglądać jakoś. Okej. Może tutaj też postawię semafor. Dobra. I zobaczmy. Ty dalej czekasz, dobra. Połączmy jeszcze tutaj ścieżkę. Okej, to już będzie trudniejsze. Dobra, źle. Ja muszę celować troszkę dalej. Tak. Nie. Okej, misklik. Dobra. Wow. Dobra. Teraz dostawię dodatkowe semafory. Tutaj jeden. Tutaj jeszcze muszę połączyć. Dobra, źle. To źle. Tak. No i dobra, on już jeździ. Dobra. Jeszcze tutaj musi być, wjazd, wyjazd. I tutaj jeszcze wyjazd. Okej, dobra. To generalnie powinno działać. Problem będzie tylko w jednej sytuacji, w takiej, kiedy powiedzmy tutaj byłoby czerwone światło. Możemy to zasymulować, stawiając jedną z tych lokomotyw, którą miałem chyba gdzieś w ekwipunku. Miałem. A, no tak, przecież zużyliśmy ją do... A właśnie, przy okazji będę potrzebował tego, więc wiecie co, jeszcze... Jeszcze jedną szybką rundkę zrobię. Chociaż czy może... Może mam już na miejscu rzeczy do zrobienia lokomotywy. Lokomotywa. Stali mam, mam. I silniki mam. No to cacy. Więc tak. Gdyby z jakiegoś powodu lokomotywa stała tutaj, to on ma zielone światło. I będzie jechał i stanie tutaj, bo ma czerwone światło. I zablokuje kompletnie skrzyżowanie, ponieważ ten nie będzie mógł wjechać, ponieważ stwierdzi, że blok jest zajęty. I to nie jest coś, czego generalnie chcemy. Nie jest to sytuacja, którą chcemy mieć w naszym systemie. Więc powstało coś takiego, jak powstało, jest już w grze, jak presygnał. Czy jak to zostało nazwane? Sygnał poprzedzający. To jest również... Myślę, że twórcy faktycznie ściągnęli pomysł Transport Tycoon. Aż to jest pomysł żywcem wyjęty z tej gry, z tamtej gry. Generalnie co on robi? On robi tak, że nie pokazuje dokładnie tego, czy pociąg jest z przodu, tylko pokazuje, znaczy to chyba również pokazuje, więc działa kompletnie tak samo jak zwykły semafor, plus musi następny semafor mieć sygnał zielony, żeby on również pokazywał zielony. Pokażę wam, tutaj chcemy mieć ten semafor. Ponieważ teraz nie tylko ta ścieżka tutaj musi być wolna, również ten semafor musi być wskazywać na zielone. Więc dzięki temu pociąg stąd jadący nie wjedzie na skrzyżowanie, dopóki ono będzie zajęte, dopóki nie będzie można przejechać dalej. To jest generalnie coś, co również tutaj byśmy chcieli mieć. Semafor poprzedzający.
Również nie chcemy, żeby... A nie, czekajcie. Tak, mamy ruch prawostronny. Żeby pociąg jedący z tej strony wjechał tutaj na skrzyżowanie i nagle tutaj się zatrzymał i zablokował cały ruch. Do tego służą semafory poprzedzające. I generalnie w takich nietypowych sytuacjach się ich używa. Nie, znaczy powiedzmy mniej typowych. Dobra, tutaj również chcemy jeden. Generalnie jest prosta zasada. Jeżeli dla ludzi, którzy jeszcze nie za bardzo kumają semafory poprzedzające i zwykłe semafory, przed wjazdem na skrzyżowanie postawiamy semafory poprzedzające, czyli tam presygnały. Natomiast na zjeździe stawiamy zwykłe semafory. I wszystko generalnie powinno działać. Więc dobra. My tymczasem jedziemy dalej. W tą stronę. Okej. No, dzięki temu, że mam właśnie... Dzięki temu, że mam schemat, dużo łatwiej przebijać się przez las. Nie muszę wyrąbywać całego lasu, tylko mogę budować schemat, a moje roboty automatycznie usuwają wszystko, co jest niepotrzebne. A lasy są dobre. Blokują zanieczyszczenie, blokują potwory. Nie da się ich odzyskać po skasowaniu, więc chcemy zachowywać lasy. Na tyle, na ile się da. Dobra. To już będzie dojazd do Rudy Miedzi. I znowu kończą mi się tory, więc za chwilę pewnie znowu będę musiał wrócić do bazy. Dobra, zaraz zobaczę, co innego chcemy zrobić. To mogę usunąć? Nie mogę usunąć. To jest podłączone do sieci, tak. Czyli dobrze działa cały czas. Okej, dobra. W sumie chyba tyle chcemy się przebijać. Tutaj już postawimy sobie stację. Ale dobra. Wrócę z dodatkowymi torami. I zaraz się to zabawimy. Chociaż wiecie co? Mam lokomotywę, mam trochę węgla. To może się po prostu przejedziemy. Lokomotywa. Ciach, węgiel. Tak, już lokomotywę. Lokomotywą można również jechać ręcznie. Wtedy trzeba uważać, ponieważ nie obowiązują nas żadne sygnały. Więc jak przywalimy komuś w tyłek, to po prostu przywalimy. Skręć w prawo. Tak. Dobra. Pytanie, czy to są czerwone sygnały? Tak, jest czerwone. Co muszę cię skasować? Lokomotywa. Atakują, tutaj nas atakują. Ten las całkiem również fajnie działa przy obronie, ponieważ potwory się blokują na drzewach, próbując znaleźć ścieżkę do działek, one działka wtedy bezstresowo strzelają sobie i mimo iż to naprawdę całkiem spore napady są, ponieważ tak te logowiska cały czas wsysają opary nasze, więc tam dużo się ich spawnuje. Ale mimo to całkiem dzielnie stawiają opór. Okej, dobra, widzę, że tutaj jeden nie starcza. Dobra, zostawmy drugi w takim razie podajnik. Albo może po prostu podajnik masowy? Nie mam podajników masowych. To i tak ich będę potrzebował do budowy stacji. Więc poproszę. Ale proszę 49. Okej, dobra. Tutaj też grupa zwiadowcza wychodziła. Okej, a i tak tutaj zrobię, nie wiem,
Może coś w ten deseń. Tak, to już trochę mniej działa. A, okej, dobra, jest pełen zapas. Ale są rzeczy. Dobra, mamy tory. Mamy przystanek. Mamy lokomotywę i wagony. Więc mamy chyba wszystko. No to dobra. Lokomotywa. Paliwo. Trzymaj. Jedziemy. A, dobra, nie tu miałeś jechać. A. Tak, okej, dobra, nie ważne. Musimy się cofnąć. Tutaj nie wyhamowałem. Dobra. Paliwo. I jedziemy. O, patrzcie, tutaj coś było? Nie. Musieli się jakoś tutaj przycisnąć. Okej, dobra. Kasuję tą lokomotywę, żeby nie blokowała ruchu. I pójdziemy pokarać tamtych panów. Państwo. Już mam... zrobiłem sobie w międzyczasie również tarczę energetyczną wzór 2. Więc powinniśmy teraz mieć całkiem sporą odporność na różne niemiłe rzeczy. Tak. Ciach. Dobra, trendy oni mogli się przecisnąć. Co? Tędy? A może tędy? Nie wiem, skąd oni mogli przyjść. Tędy się na pewno nie przecisnęli. Tędy też nie. Tędy mogli się na pewno przycisnąć, albo tędy. I właśnie taki jest problem z usuwaniem działek. Może lepiej tego jednak nie robić. Dobra. Zostawmy tutaj działko. Tutaj możemy również mały okrąg zrobić energetyczny. Tak na wszelki wypadek, gdyby obcy zniszczyli jeden słup, to jak robimy takie okręgi, to jest jeszcze szansa, że energetyczność dojdzie jakimś innym i że nie zablokujemy się całkowicie. Dobra. Tak, tutaj teraz już trochę dziwnie wygląda z powodu tego, że no sieć przy torach trochę nam dubluje niektóre słupy, ale dobra, niech sobie będzie, nie zaszkodzi nam. Tak, wiem, że mógłbym postawić ciuchcie, ale spoko. Dobra, potrzebujemy tej rudy żelaza. O, postawmy sobie przystanek, chyba tutaj miałem schemat na niego. Albo niekoniecznie. Tutaj miałem schemat? Tak. Trochę odległości może złapmy, żeby potem nie mieć problemu z rozstawieniem wszystkiego. Okej, dobra. Myślę, że będzie okej. Dobra. I tak. Wjeżdżać będziemy tutaj. Czy mogę to sprytnie zrobić? Tak, mogę to sprytnie zrobić, fajnie. Wjeżdżać będziemy... Tak, mniej więcej jakoś.
Jeszcze raz. Chyba to nie zadziała. A to skasuję to. I zrobię, jak to zrobić, żeby tak, żeby działało. Okej, okay, może nie wygląda najładniej, ale będzie działać. Dobra. Tak, tego się już nie da w żaden sposób połączyć. Dobra, pokasuję trochę tutaj jeszcze drzew. Przy okazji można zrobić... filtry. Dobra, żeby kasowałem tylko drzewa i skały. O, i teraz zrobimy coś takiego. I roboty nam wszystko ładnie wyczyszczą i nie usuną żadnych rzeczy. Dobra, chociaż ten semafor w sumie był nam tutaj potrzebny. Tak. Tutaj chcemy mieć zwykły semafor. Jeszcze kilka semaforów poprzedzających. Co najmniej tutaj. I tutaj. Dobra. I jeszcze tutaj chcemy mieć zwykły semafor. No i wszystko. Jest ładnie, pięknie. Dobra, stacja już pobudowana. Brakuje nam stalowych skrzyń, jak zwykle. Ale chyba nawet mogę nie być stali, żeby je zbudować tak. Dobra. Ciągnijmy sobie jeszcze tutaj prąd. Tak, nie mam wystarczająco skrzyń. Ale dobra. Skończył mi się czas. Więc w następnym odcinku dokończę tutaj budowanie kopalni. Puścimy sobie pociąg, który będzie jeździł aż tutaj. Tam nasze... Jeszcze dalej nie wszystkie działają. Na raz. Ale powoli już możemy sobie zacząć budować infrastrukturę do elektrowni atomowej. I później po prostu ją włączyć wtedy, kiedy już będziemy mieli wystarczający zapas uranu, żeby działała. Okej, ale to wszystko w następnych odcinkach. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.